wracałem z Dąbrowy Puśnieńskiej. Tam jest wioska. I jechałem w stronę domu. Godzina była tak w każdym razie przed ósmą. Gdy wyjeżdżam za takich Olszyn, za Krzaków, zauważyłem dwie osoby idące w stronę, w tą samą stronę, co ja jechałem. Z początku szli sobie prędzej, a później stopniowo, jak mnie spojrzeli takim lekkim obejrzeniem, to zauważyli mnie, że ja jadę, to zaczęli folgować i szli coraz wolniej. Dojeżdżając ja do nich, to oni, jeden z jednej strony się odsunął na lewą stronę, a drugi na prawe i ja wjeżdżając pomiędzy nich i oni mi w te czasy wsiedli na wóz. Rozmawiali, ale rozmawiali bardzo drobnym głosem, którego ja nie znam. Słyszałem tylko taki głos o... No, ja nie rozumiałem w ogóle nic. Koniec końcem dalej wyjeżdżam znów na tych Olszynek. Zauważyłem ten tutaj jakiś samochód w powietrzu. To jednak mnie zdziwiło, że samochód w powietrzu może stać i unosić się na dół troszkę o jakieś pół metra i zwyż. A ten samochód o tutaj był jak te brzuski. Powie, jak wyglądał ten pojazd, a pan Grzegorz będzie to wszystko rysował. To był kształt autobusu krótszego, nie takie jak to teraz są bardzo długie, tylko krótszego rodzaju. Tak. Czy na tej wysokości on stał w powietrzu, tak jak tutaj? No tutaj tak. Tu jest trawa. Tak. W tym kształcie. Ten otwór wejściowy to był na tej ścianie? Tutaj? Na tej ścianie, aha. Tak jest. A tutaj, tak jak on tutaj tak, wygląda. Tu jak tak, jak teraz ten pan rysuje. A te wiry wystawały tu w górę i w dół? W górę i równomiernie do dołu. Tak, w tej samej odległości do góry, co i na dół. Te wiry się obracały, tak? Tak jest. I słyszał pan taki dźwięk wtedy? Słyszałem. One buczały, tak? To one taki miały odgłos powiedzieć, tak? Tak. To jednak równomierny głos jeden. To on był cały biały, ten pojazd? Cały, biały, tak jak to miklowany, jak coś. Tak, a jakieś takie śruby były tu, nitki, jakieś spawania? Nic, nie zauważyłem tego i nie było. Gdyśmy doszli do tego pojazdu, tam była taka windeczka nisko. Wjechałem na tu windeczku, stanąłem naprzeciwko drzwi, skazano mi, abym szedł do środka ręku. Tak, a ta windeczka skąd się zaczynała? Ta windeczka się zaczynała, nad drzwiami były szpagaty doczepione jakieś... Ale one były przyczepione do tego daszku. W ogóle tutaj były przyczepione? W daszku, tak. Aha, i wisiała ta podstawa, na której pan stanął, to wisiała? Do dołu. To ja wszedłem do środka, zauważyłem dwie osoby jeszcze w środku, które stały. Zielone twarze, jak zobaczyłem, i rękawice zielone, czyli rękawice, czy takie ciało, no to ja tego nie stwierdzam. I na palcach były takie wzięcie pleteczki, o takie wokoło. Ubrani byli w ciemne kombinezony czarne. Nie było buta widać, tylko kombinezon. Tu na sobie również, tylko tutaj troszeczkę wolniejsze, a na nogach to więcej obcisłe. I tutaj znów więcej obcisłe. No i jednak twarze zielone, o w ten sposób
O, tak, o, były te kombinezony. A tutaj twarze, czy malowane, czy jakieś maski, to ja tego nie zauważyłem. I kazał mi się rozebrać. Pasek, proszę Państwa, jak zdjąłem o tym, który mam, to ich to bardzo zainteresował, ten pasek. O, to ja Wam pokażę. Wzięli do ręki, przyglądali się, tak wszyscy czterech przyszli blisko, włożyli tutaj, zapinali, patrzyli na niego, ale co oni się tam podziwiali, to nie wiem. I tak się coś uśmiechali, takim uśmiechem, nie tak jak my się śmiejemy oczami tam, tylko tak, tak się coś wykrzywiali, ale czy oni tak się wykrzywiali specjalnie, czy tam no, to tego nie mogę stwierdzić. I coś przede mną z tych dwóch, co tam byli w tym pojeździe, mieli dwa talerzyczki takie, tu składane, i przede mną, o jakieś 2 metry przede mną coś złożył te talerzyczki. Te talerzyczki żegnyły trochę, lekko tak. Ale to nie tak jak to jakiś dźwięk blachy albo czegoś, tylko leciutko, tak jakbyśmy złożyli jakąś plastikę, jakieś coś, no troszkę tam odgłos będzie, ale to nie taki głośny. Przede mną, później mnie przekręcono bokiem, rękę mi wyciągnął z tych, co był przy mnie i z boku mi tak złożył. Później tyły mnie odwrócił, o proszę Państwa, słyszałem tym żegnięcie leciutkie, później z drugiego boku i kazano mi się ubierać. W tym czasie, proszę Państwa, mieli kawałek kształtu lodu, tylko że to nie był lód. Jakiś pokarm był, ale jaki to nie wiem. Tylko kształt lodu, taki kawałeczek, jakieś tam 30 centymetrów. I to się łamało tak jak twardsze ciasto. Kruszyło się tak. Łamywali se po troszku i oni to jedli. Nie po dużym kawałku, po troszeczku. Jeden z tamtych dwóch nawet skazał na to, co on trzymał w tym ręku i co jedli, to skazał, czy ja będę jadł ręku. Skazał na to, co trzymał i skazał na mnie, czy ja to będę jadł. I ja jednak głową kiwnąłem, że nie. Więc mnie nie namawiano na to. Zauważyłem, leżało tych naszych ptaków, gawronów, czyli kruków. No u nas na wsi to mówi jedni gawrony, drudzy kruki. Leżało około 10 sztuk, tak no przypuszczalnie. I tak poruszały skrzydłami, poruszały głowami, nogami, ale byli niewładni. I zauważyłem jeszcze w tej ścianie, tak niby naprzeciwko drzwi, a troszkę przy łoboczu, trzymał taką pałeczkę w ręku, tak jakieś ze 30 centymetrów może, może nie miała 30, no tak plus minus, no tak około tego. I tam było 2 dziurki, jedna o drugi, może o 30 centymetrów, może no tam, może więcej troszkę, może no tak koło tego. I coś tę pałeczkę wkładał, a na tej pałeczce był maleńki łepeczek. Wkładał w tę dziurkę jedną i coś tam regulował, ruszał, ale co to nie wiem. To później w tę drugą wkładał i znów tam coś poruszał, tak. I tak sobie odeszedł, zaczął się chodzić po tym pojeździe i znów od nowa szedł i znów wkładał i coś tam regulował. A tam nie było żadnej lampki, żadnego światła, żadnego motorku nie widziałem, nic, tylko gładkie ściany, tylko, zaraz, jeszcze. Tylko w tym pojeździe było tam ławeczków takich, parę ławeczków.